Nasi przodkowie, wojownicy, zostali sprowadzeni przez wielkiego księcia litewskiego na teren Rzeczpospolitej obojga narodów. I potem walczyli do ostatniej wojny światowej. I potem ten podział na nienaturalny, na Tatarów białoruskich, litewskich i polskich. To wszystko jesteśmy rodziną jedną, bo mamy za granicą w tej chwili swoje rodziny, z którymi się spotykamy za rzadko. W kampanii napoleońskiej brał udział pułk szwoleżerów tatarskich z dowódcem Samuelem Ułanem. Więc nie było wojny i bitwy, w której by Tatarzy nie brali udziału. W 1939 roku walczył szwadron jazdy tatarskiej z 13 pułku Ułanów Wileńskich. Tatarzy mieli polski mundur, na kołnierzach pułk Księżyca, a chorągwio buńczuk, buława z pułk Księżyca. Z jednej strony ogon zielony, z drugiej biało-czerwony. I Tatarzy mieli refren, to my tatarska jazda i jest znak pułk Księżyc i gwiazda. Jest 7 nagrobków tatarskich na Monte Cassino wśród polskich i 2 w Tobruku. Na opuszczonym cmentarzu w Studziankach w województwie lubelskim jest pochowany generał insurekcji kościuszkowskiej Józef Bielak. W bitwie pod Majciowicami walczył Mustafa Achmatowicz. A na Birusi w Chorodyszczu jest pochowany powstaniec styczniowy Romuald Smolski.